Brawo. Batka, nagrywam cię, uśmiech. No, super. Odchyl się jeszcze do tyłu ładnie, teraz już ładnie siedzisz. Dobrze, Marta. No dziewczyny, jak wzięłam teraz kamerę w rękę, to już nawet się ładnie prostujecie. Jedzie Batka. Dobrze, i od razu anglezuj. Zaraz potem od razu anglezujesz. Świetnie, Marta. I dziewczyny wszystkie, proszę teraz pusiacie na jazdy. Anglezujecie do końca, anglezuj, Beatko. Do samych drążków. Ładnie, prościutko. I pusiat przed samymi drążkami. Dobrze, teraz anglezuj. Anglezuj, popa już od razu siada, tak. I prościutko, prościutko, bo dalej nagrywam cię. I prościutko, Martuś, na te drążki. Rączka spokojnie. I proszę, Batka, jedziemy kusem anglezowanym na drążki. Troszkę większa odległość dziewczyny od siebie, bo one nie widzą drągów, tak jak Ampliko teraz. Dobrze, i przechodzicie do ćwiczebnego wszystkie. Pupy siedzą. Ono jest takie trochę rybie oko, także całą salę fajnie widać w tej hale. I ćwiczebnym wjeżdżamy na drążki. Ale się trochę rozwalcie, laski. Dobrze, i teraz duża odległość od siebie, bo jeździcie sobie totalnie na ogonie. Pamiętajcie, że koń. Super. Dawaj, Batka. Odchyl się do tyłu, odchyl, tak. Ja siedzę w tym. Widzę, że w półsiadzie. I troszkę tempo, Batko. Co jeszcze zrobię ten? To teraz ładnie jedzie. Martusz też na ścianę i zaczynasz galop, mała. I powiedz z niego hop, galop. Galop. On to taki bujaczek, kochany, no nie? Spokojnie, rączka, Martuś. Piętka do dołu. I starać się nie trzymać siodełka już teraz. Gdzie mi to się w kamerę ładujecie, no? Jeszcze drączków nie jedziesz, Jagoda, bo on... Źle ustawienie.
Dobrze, Marta, jedziesz tak sobie spokojnie, możesz takie 10 kółek z nim zrobić.